Bo nie zrozumieliście chyba, o co chodziło w filmie Justyny. Jak ja znalazłem dziewczynę po prostu, to nie mogliśmy się przyjaźnić już, bo Justyna ma za duże uczucia do mnie. Nic jej nie zrobiłem złego, mam prawo, żeby się, wiesz, żeby poznać kogoś i tak dalej, ale to pewnie po prostu było za ciężkie dla niej. Już wiele razy pisałem do niej, żeby o tym pogadać, niestety zablokowała mnie wszędzie. I też byłem pod jej blokiem w dniu publikacji filmu i nie chciała mnie wpuścić, więc nie mówcie, że jestem bez serca i tak dalej, bo nie o to chodzi. Jej film był zrobiony nie dla mnie, żebym ja zrobił odpowiedź, tylko tak jak mówiłem, jej film był, żeby ona sama do siebie mówiła. To nie było film do mnie, żebym ja odpowiedział. To nawet z tego co wiem, nie był film do was. To po prostu było jej forma tak jakby odłączenia się i zakończenia oddziału, rozdziału. Bo no, póki nie, jak ja jeszcze nie miałem kogoś, nie poznałem nikogo, to wiadomo, jest łatwo z kimś się dalej przyjaźnić, z osobą, którą masz uczucia, ale jak nagle ta osoba poznaje kogoś innego, to tak jakby nawet jakieś takie relacje, które uważasz, że mogą się rozkręcić, rozwinąć coś innego czy coś, no to stają się nierealne i ja to rozumiem, natomiast nikt nie jest tak jakby błędny, po prostu musieliśmy się rozstać, a tak jakby, wiesz, żeby nie było, ja tego nie zakończyłem, ale też rozumiem, czemu Justyna nie może już się ze mną przyjaźniać, szanuję jej decyzję, że nie chce się już ze mną przyjaźniać, no bo ewidentnie jej to dużo bólu sprawiało, że teraz mam dziewczynę i mam kogoś i no ja to rozumiem, no więc tak jakby, no ja mówiłem, ja zawsze jest, wiesz, ja zawsze nie mam żadnego problemu. Po prostu, wiesz, ja byłem otwarty na to, żeby być przyjaciółmi dalej, ale niestety, no Justyna musi zamknąć ten rozdział i iść dalej, tak jak ona powiedziała, bo to po prostu nie jest dla niej możliwe. Fajnie tak wspomnieć te wszystkie stare czasy, ale moja dziewczyna nie zawiniła nic w tym, więc nie wiem, po co obrażacie ją i porównujecie ją do Justyny, bo to trochę mega słabe z waszej strony, więc shame na was, shame. Jeszcze to też wyszedłem na dwór, bo jest lepszy internet. Trochę słabe jest, że wymagacie, tak jakby, no prywatne relacje to prywatne. Nie wiem, Justyna miała decyzję, że ona chce takie prywatność podzielić z wami w internecie, a ja wolałbym tą prywatność, takie nasze całe relacje i znajomość nie dzielić w internecie. To nie znaczy, to, że nie jest to w internecie, nie znaczy, że nie pisałem do niej prywatnie, czy nie byłem, żeby nie byłbym chętny z nią pogadać, nawet jestem chętny z nią pogadać, chciałem jej pomóc, powiedziałem, że no nie wiem, no ciężka sytuacja po prostu bardzo, ale rozumiem z jej strony, rozumiem, życzę jej dobrze, mam nadzieję, że skończy w końcu książkę i że będzie robiła dalej to, co chciała. No też, żebyście... Jeszcze to też wyszedłem na dwór, bo jest lepszy internet. Trochę słabe jest, że... A ja wolałbym tą prywatność. Jestem chętny z nią pogadać. Chciałem i będzie robiła dalej to, co chciała. No też, żebyście... Jeszcze byście wiedzieli, też jakby, no... Nie zostawiłem Justyny na lodzie. Sama zdecydowała, żeby odejść. Też wiesz, też tutaj jak zaczęliśmy Dom X, to... Mieliśmy mega dużo filmów do zmontowania i mieliśmy kierownika wtedy produkcji i ten kierownik produkcji też chciał z nią zakończyć współpracę, bo była taka, no właśnie miała, wiesz, była taka nieprzewidywalna, wiesz, jednego dnia by przyszła do pracy i drugiego nie i tak dalej, i tak dalej i ostatecznie decyzja padła do mnie i powiedziałem, żeby nie zwalniać jej, żeby została, nie chciałem jej zostawić na lodzie, dałem, wiesz, szansę, żeby rozwijała się dalej, bo no bo to no słabe, że wiesz, że poznałem dziewczynę, z której coś poczułem, ona coś do mnie poczuła i to jakby też mimo super przyjaźni nie mogę tak jakby przez to, że ktoś inny coś do mnie mega czuje, nigdy nie szukać kogoś innego i jak na przykład każdy raz, gdzie pójdę się z kimś spotykać, czy coś robić i mam się czuć winny, bo przyjaciel coś do mnie, czy przyjaciółka coś do mnie czuje, to też to miałbym być sam do końca życia?
No to też wiesz, to też nie ma sensu. Tak nie działa niestety to wszystko. No ale jak mówiłem, no to będzie moje jedyne zdanie na ten cały Justyny film i wszystko. Co się nawet nie jest odpowiedź na film, tylko jest wyjaśnienie waszych komentarzy, bo ewidentnie nie zrozumieliście filmu. Słuchajcie, jedna mega rzecz. To jest takie moje ostatnie zdanie. To, że ktoś nie wypowiada się w internecie, jak relacja tak jakby jest prywatna, dla mnie to jest tak jakby... Czemu chcecie to wiedzieć? Nie rozumiem. Tak jakby to jest nasza prywatna relacja. Czemu wszyscy tak bardzo chcą odpowiedzi, jak relacje tyczą tylko mnie i Justyny? I ja, wiesz, ja sytuację, jakiekolwiek dalsze rozmowy czy cokolwiek na ten temat, to chcę mieć tylko z Justyną, bo tylko nas dotyczyła ta nasza przyjaźń. A nie z połowę internetem, które nie wie w ogóle, co przeżywaliśmy, co robiliśmy razem poza kamerą, ile się znaliśmy i wszystkie nasze prywatne życie. Po prostu po co? Więc ostatnie zdanie. Jak ma być odpowiedź prawdziwa na film Justyny, to ja jej odpowiem face to face. I możemy z tym spogadać. Tylko, że ona mi też z tego, co pisała, bo ja miałem, wiesz, ludzie z nią, którzy ją znają, którzy mnie znają, pisali mi, że no to nie, ona nie chce odpowiedzi, ona po prostu robi to dla siebie, żeby zakończyć, po prostu, wiesz o co chodzi, pewnie po prostu musiała wszystko powiedzieć, żeby powiedzieć sobie, dobra, to było, to wszystko było to, co było i teraz zaczynam nowy rozdział i tak samo ja, i idziemy w dwie strony i robimy swoje. Ja jej życzę bardzo dobrze i mega słabo, że życzycie mi źle i mojej dziewczynie źle. Jak też mam prawo znaleźć osobę, z którą mogę być. No mega słabo, mega. Musicie przemyślić, co piszecie czasami. Więc streszczając, jeśli jesteście moimi prawdziwymi widzami, uszanujecie moją Justynę prywatność i bardzo miło, mam nadzieję, przywitacie Agatę jutro na kanale o 16:00. I będziecie bardzo mili, pozytywni, bo ona też się wstydzi i się stresuje przy tym. I ona się też... ona też, wiesz, ona nic nie zrobiła w tym, więc takie mega niektóre chamskie komentarze, które się pojawiały, to mi jest przykro, że ludzie, którzy mówią, że są moimi widzami, mogły coś takiego pisać. Więc jeśli jest coś taki, to nie zmuszam do oglądania. Wiesz, ja robię z Agatą film, bo chcę z nią być i chcę robić rzeczy z nią i spędzić wspólnie czas. A jak wam się to nie podoba i nie chcecie zacząć też, tak jak zaczynacie z Justyną nowy rozdział, to nie chcecie zacząć też nowego rozdziału ze mną, no to nie musicie. Zapraszam do oglądania. Jako moi widzowie powinniście też szanować moją wiarę, że też tak jakby wybieram osoby, które nie lecą na kasę czy na fame, i jeśli są, to wiesz, to jeśli są takie osoby na świecie, to już wiele razy się przekonałem, więc tak jakby no powinniście szanować i też ufać mój wybór dziewczyny, której poznałem i której wybrałem, bo tak jakby no też właśnie prywatnie, nie chcę mówić o moim prywatnym życiu z Agatą, ale gdyby nie była taka, jaka jest, to bym też z nią nie był, więc wiele razy, dużo rzeczy zrobiła, co mnie przekonała, że naprawdę jej na mnie zależy i to jest dla mnie najważniejsze po prostu. Dlatego z nią jestem i dlatego działamy razem, więc no, do jutra, 16:00 elo.